Tata Krzysztof. Pani też niestety nie mogła, ale ja postaram się godnie zastąpić. Proszę. Życiorysie, a pan uwiarygodni, że to wszystko jest prawdą. Jestem 16-letnią torunianką. Uwielbiam pływać, grać w siatkówkę, rysować, grać na gitarze i czytać. Na co dzień rozpiera mnie chęć do działania, a znajomi mówią, że kreatywność to moje drugie imię. Mam głowę pełną marzeń i pomysłów. Z natury jestem optymistą i nie lubię się zamartwiać. Uważam, że nie istnieją sytuacje bez wyjścia. W przyszłości chciałbym zostać lekarzem. Wiem, że czeka mnie dużo pracy, ale jestem na to przygotowany. Oliwia napisała opowiadanie pod tytułem Zawsze nie istnieje. Ładnie układa zdania i prosto formułuje myśli. Nagrodę odbierze tata Krzysztof i mam nadzieję, że przekaże gratulacje córce i pani, która opiekowała się.